Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zapraszam Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastertrack. Opole, 19-21 lipca. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku programu Na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Cykl Track Story. Porcje drogowych przestróg. Używkę w rozmiarze XXL. Dzielącego się wiedzą eksperta. Jak powstają DAFy? Jak to mówi pilot samolotu, startujemy! Będziemy mieć jak zwykle wiele ciekawych tematów, ale zaczynajmy jak zwykle stroboskopem. Od 1 lipca 2024 roku wszystkie pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, korzystając z druku w Niemczech, będą musiały uiszczać opłaty. Dotyczy to zarówno pojazdów pojedynczych o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, jak i zespołów pojazdów pod warunkiem, że ich pojazd silnikowy ma technicznie dopuszczalną masę całkowitą większą niż 3,5 tony. 51 lat temu, 30 marca 1973 roku, zakończono produkcję samochodu Warszawa. Tym sposobem po 22 latach i wyprodukowaniu ponad 250 tysięcy aut w różnych wersjach, FSO rozstała się z konstrukcją, której korzenie sięgały lat 40. minionego wieku. Ale niemal do jego końca żywe były w kraju echa tego modelu, powracając w ciągle wytwarzanych Nysach, Żukach i Tarpanach, budowanych w oparciu o podzespoły Warszawy. Do żerania zaś wkroczyła kapitalistyczna nowoczesność w postaci Fiata 125, legitymującego się pochodzeniem z lat 60. Dziś po gruzach fabryki hula wiatr, a o jej niegdysiejszej chwale i blasku przypominają jedynie wyprodukowane tam kiedyś samochody. Ciężarówka, jaka jest, każdy widzi. A jak ona powstaje? Zobaczcie, jak powstaje DAF. Ciężarówki marki DAF są bardzo popularne w Polsce. Od 25 lat prowadzą w rankingach sprzedaży, ale nie miały takiego startu jak Volvo, Mercedes, MAN, Iveco czy Renault. DAF w Polsce zaistniał dopiero po 1989 roku i szybko spodobał się klientom. Jak powstają ciężarówki DAF? Mimo że marka prawie nie wychodzi poza kontynent europejski, to DAF nie jest małą manufakturą. To niezwykle nowoczesne fabryki zdominowane przez jedną grupę pracowników – roboty. Produkcja samochodów przez maszyny to nic nowego, ale ilość i zakres prac przez nie wykonywanych jest ogromna. Roboty wykonują prace spawalnicze na linii produkującej kabiny. Zgrzewają arkusze blach, z których szybko powstaje szoferka. I nie potrzebują przy tym przerwy śniadaniowej czy chorobowego. Następnie roboty wykonują zabezpieczenie antykorozyjne kabin, precyzyjnie nakładając różne warstwy. Tu także widać ich przewagę, nie muszą się uczyć czy nabywać doświadczenia. Po zaprogramowaniu roboty wykonują swoją robotę tak, jakby robiły to od zawsze, ale tak właśnie jest. Lakierowanie to także zajęcie dla maszyny. Kilka warstw powstaje szybko i zawsze w tej samej jakości.
Roboty nie mają lepszych lub gorszych dni. Tu również praca nie ustaje, przerywana opowiadaniem kawałów, jak to bywa między ludzkimi pracownikami. W zakładach DAF zdumiewa także zrobotyzowana produkcja silników. Z reguły tę część produkcji najczęściej wykonują ludzie, ale nie tu. To także same plusy. Nikomu nie wypadnie korbowód z ręki, ani nie zdarzy się nie dokręcić jednej śruby. Robot nie myśli, jak odebrać dziecko z przedszkola, czy jak znieść wizytę teściowej w weekend. Jak widać, można mu trochę zazdrościć. Ale co z ludźmi? Nie ma ich w fabrykach DAF-a? Są, ale zajmują się jedynie nadzorowaniem produkcji i wspierają roboty tam, gdzie potrzeba twórczej inteligencji. Kontrola jakości to także domena ludzi. Za to w dziale projektowym i badawczym trudno spotkać maszynę inną niż komputer. Tu ludzie mogą realizować się w najlepszej formie. Tworzyć, projektować, badać i decydować. Resztę zrobią maszyny. DAF w Polsce zawsze wygrywał dobrą ceną i wysoką jakością. Chociaż to średniej wielkości producent, to dzięki zautomatyzowanej produkcji zredukował jej jednostkowe koszty. To pozwala mu konkurować z większymi producentami, ale nie tylko. Robotyzacja to także mniej kłopotów z pozyskaniem i utrzymaniem kadr, kosztami pracy czy strajkami, jakie lata temu zagrażały tej marce. Robot nie odejdzie do konkurencji, robot nie potrzebuje urlopów i utrzymuje zawsze tę samą jakość swojej pracy. Niebawem zajrzymy do innej fabryki. A teraz witam naszego eksperta, Rafała Kochanowskiego z firmy TransExpert. Pytanie jak zwykle od widza. Pan Grzegorz napisał tak. Zaczynam pracę w piątki i pracuję w systemie 2x2. Po drodze chcę zrobić jedną lub dwie pauzy po 24 godziny. Czy to jest legalne? Zaczynam w piątek, a koniec mam w czwartek za 2 tygodnie. Rafał, jak to jest? Powiedz. A no tak to jest, że rozumiem, że panu chodzi o przewozy międzynarodowe, czyli poza granicami kraju będzie spędzał te 2 tygodnie, więc jeżeli tak, to oczywiście jest to prawidłowe. Bardzo dobry system, 2 tygodnie spędzamy za granicą, robimy 2 skrócone odpoczynki tygodniowe, w trzecim zjeżdżamy już do kraju i odbieramy wszystkie rekompensaty. Także jak najbardziej taki system jest prawidłowy i fajnie zorganizowany. Dziękuję, Rafał, za odpowiedź. Jak widzicie, jestem na warsztacie Opol Transu. Jest tych warsztatów kilkanaście. Jeżeli jesteście mechanikami, możecie sobie taki warsztat wynająć. Szczegóły na naszej stronie pod hasłem Opol Trans Warsztaty. A teraz zapraszam na krótką przerwę, po której zobaczycie. Cykl Truck Story. Porcje drogowych przestróg. Używkę w rozmiarze XXL. Wracamy za moment. Zdarza się czasem, że do floty trzeba szybko kupić kolejny samochód. Zobaczcie, jak można to zrobić. Czasem może się zdarzyć, że trafimy na jakiś kontrakt i firmie potrzebny będzie dodatkowy ciągnik o rzadziej spotykanej konfiguracji. Rozwiązaniem może być pojazd używany, na przykład taka Scania, na jaką trafiliśmy w opolskim Trakporcie. Dzisiaj my rozmawiamy i przed sobą mamy ciągnik Scania R500 z napędem 6x2, to jest tak zwany ciągnik uniwersalny. Ten pojazd jest z 2019 roku. Taki samochód na dzień dzisiejszy kosztuje 280 tysięcy złotych netto. Swoim zwyczajem poddaliśmy samochód dokładnym oględzinom i po sporządzeniu listy potrzebnych części zawitaliśmy do Opol Transu. Wszystkie ceny podawać będziemy w kwocie netto. Zaczniemy od pozycji zdecydowanie najgrubszej. Potrzebujemy nowych opon na oś przednią. Doradca handlowy Opol Transu zaproponował Triangle za 938 zł i 18 groszy, Kelly za 1185,90 albo Dunlop za 1513 zł i 32 grosze.
Potrzebne są 2 sztuki, więc za tańsze zapłacimy 1876,36 zł, a za droższe 3026,64 zł. Spora różnica, warto więc zakup przemyśleć. Zostając przy przodzie pojazdu, potrzebujemy wymienić klocki hamulcowe osi przedniej. Można było wybrać pomiędzy Lumagiem za 255,94 zł, Meritorem za 241 zł, albo TRW za 240,13 zł. W aucie wypracowana jest też jedna końcówka drążka kierowniczego. W Opoltransie za nową zapłacimy 92,40 zł. Kolej teraz na tył pojazdu. Tam dopatrzyliśmy się niesprawności jednego drążka reakcyjnego, który zregenerujemy. Handlowiec z Opoltransu zaproponował przeguby 2 producentów. Jeden za 98,28 zł, drugi za 138,53 zł. Potrzebne są 2, więc zapłacimy 196,56 zł albo 277,06 zł. W kilkuletniej Scanii nie dopatrzyliśmy się więcej, ale jak zwykle postanowiliśmy jeszcze dokonać wymiany oleju wraz z kompletem filtrów. Na 40 litrów oleju Wolf trzeba będzie wydać 579,44 zł, a na taką samą ilość Shella 724,50 zł. Filtry oleju kosztują Bosch 47,68, Hengst 53,35 zł, a oryginał Scania 103,50 zł. Z kolei za filtry paliwa zapłacimy 51,81 zł za Hengsta, 46,17 zł za Boscha i 31,73 zł za M-filter. Pozostały jeszcze filtry powietrza. Ten oczyszczający powietrze zasysane przez silnik kosztuje 186,64 zł Hengsta lub 153,85 zł Boscha. Filtr kabinowy jest znacznie tańszy. 45,75 zł Hengsta albo 34,54 zł Boscha. W sumie dostaniemy fakturę na 3252,69 zł, jeśli wybierzemy najtańsze pozycje, albo na 4664,24 zł, decydując się na droższe. Oczywiście lwią część tych kwot pochłoną opony, co tylko potwierdza znaną prawdę o znaczeniu ogumienia w kosztach firmy transportowej. Wizyta w Opoltransie może przynieść także możliwość zakupów za przysłowiowy grosz lub otrzymania czegoś gratis, bo trwają tu liczne promocje. Na przykład przy zakupie 200-litrowej beczki oleju Wolf za 1 grosz są spodnie ogrodniczki albo Polar. A przy zakupie jednego kompletu klocków Lumak za 1 grosz dostaniesz do wyboru czapkę, rękawice albo koszulkę, a przy 3 kompletach Polar albo ubranie robocze. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie Opoltransu. Jeżeli będziecie dbać odpowiednio o taki pojazd, na pewno się długo nim pocieszycie. A teraz zapraszam na cykl Nie zabijaj, nie da się zabić. Z uporem maniaka wracamy do tematu prędkości, bo jej niedostosowanie do warunków ruchu jest przyczyną wielu drogowych tragedii. Statystyki i raporty wskazują, że jedną z najczęstszych dolegliwości polskich kierowców jest tak zwana ciężka noga. Znaleźliśmy więc wreszcie coś, co czyni nas krajem wyjątkowym na wielką skalę. Jednak powodu do radości nie ma, bo taka oryginalność chluby nam nie przynosi. A teraz już pora na naszych komentatorów. Dzień dobry, witam Państwa w programie Na Osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Wraz dzisiaj ze mną pan Andrzej Wachowski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy oceniać wypadki oraz co mogło być przyczyną, jak do tego doszło. Ja nazywam się Kamil Kurc, także zapraszamy. Zapraszamy. Młoda krew będzie oceniała po swojemu, a ja po swojemu. O, to jakaś gonitwa była. Jakby już jeden za drugim gonił, to jak to widzisz? Tak, jakby chciał po prostu za tamtym pojazdem zdążyć na szybkość.
pewnie kolega uciekał, co nie? Tak. A ja muszę za nim, tak. Ten wyjechał, to ja też. No, a tu co? No i fajnie. I stłuczka. Chociaż nie wiadomo, może i są ranni, tak? Przecież to... To jest mocne uderzenie, jest taki bach. Mocne uderzenie, bo to jednak nawet kamera spadła z tego pojazdu. Aha, widzisz, przed wyjazdem faktycznie. Jest... Tak, przed wyjazdem jest parking. I oni wyjeżdżają z parkingu. Po prostu to była taka szaleńcza, jakaś taka, no... zagubiona za rozumem jazda. Nie wiem, a ty co o tym sądzisz po prostu? Ja myślę, że po prostu to jakiś wyścig, że jeden za drugim po prostu, że on chciał zdążyć ze znajomym, za znajomym po prostu. Że on przejechał, ja też jeszcze zdążę, nie? No to jak byś to nazwał? Myślę, że moglibyśmy to nazwać nieudaną pogonią. Bardzo dobrze, nieudana pogoń, tak, bo nie spodziewał się, że jedzie ktoś po głównej drodze, co nie? Tak. I doszło do kolizji. Myślę, że to była tylko kolizja. Jak widać na załączonym obrazku, opinie są różne. Kamil ma inną, ja mam inną. Może Państwo będą mieli inną. Piszcie do nas, proszę, podzielcie się z nami Waszą opinią. Oczywiście lajkujcie nasz kanał. Tak, lajkujcie i subskrybujcie nasz kanał, a także podzielcie się komentarzem pod filmem, kto miał rację, bądź Waszą jakąś subiektywną opinię na ten temat. Może Wy macie rację. A już zapraszam za tydzień do programu Na Osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do widzenia. O bezpieczeństwie nigdy dość. A teraz cykl Truck Story. Zobaczcie. Dzisiaj ta ciężarówka nie robi takiego wrażenia jak na początku wieku. MAN TGL w dniu swojej premiery pokazał, że samochód dystrybucyjny może być nowoczesny, komfortowy i ładny. Jak wspominają pierwszego MANa TGL nasi eksperci? Zobaczmy i posłuchajmy. MAN przez lata miał problemy z dobrymi kabinami, więc i z tym samym borykał się poprzednik TGL-a. Dopiero kabiny z lat 80. były bardziej cywilizowane. W przypadku TGL-a mamy autko z lat 90. i przestarzałą kabinę. Co dalej? Z ulgą przyjęliśmy pojawienie się rodziny TGL, ale zaskoczyła kabina. Takiego telewizora się nikt nie spodziewał. Faktycznie, kabina porażała ogromem i pudełkowatym kształtem, a do tego okazała się bardzo udana. Mieliśmy na testach model TGL 750 i to była naprawdę udana ciężarówka. Szeroko otwierające się drzwi, podświetlane stopnie i wygodne, poręczne i znajdujące się tam, gdzie trzeba, uchwyty powodowały, że wejście do kabiny TGL-a zawsze było bezpieczne. Miejsce kierowcy zapewniało mu wysoki komfort pracy. Stosowano anatomiczne fotele z licznymi możliwościami regulacji albo luksusowy fotel zawieszony pneumatycznie z regulacją podparcia lędźwiowego i podgrzewaniem. To była wręcz techniczna rewolucja. W końcu w kabinie nie musieli się cisnąć pasażerowie, jak to było w poprzedniku. A jasna i uporządkowana deska rozdzielcza nie budziła żadnych wątpliwości. Jasno i czytelnie oznaczone przełączniki były dokładnie tam, gdzie miały być. No dzisiaj tak wielka kierownica oraz panel sterowania rodem z wielkiego traka no, mógłby razić i pewnie razi. Ale w tamtym okresie MAN chyba chciał przekazać światu taką myśl, że małych ciężarówek nie traktujemy po macoszemu. MAN TGL 750 to był najmniejszy pojazd w tej ofercie, a mimo to miał, wydajmy, układ ogrzewania i wentylacji, podgrzewane lusterka wsteczne, regulowane elektrycznie i centralny zamek. Oznaczenie 7150 wskazuje na 150 koni mocy. Dziś to mało, ale w tamtych latach zupełnie wystarczało w miejskiej dystrybucji.
MAN TGL pojawił się w okresie, w którym producenci samochodów dostawczych zaczęli wyścig mocy. Pojazdy takie jak Mercedes Sprinter czy Iveco Daily już dawno przekroczyły moc 150 koni i szły dalej przed siebie. Natomiast w tym samym okresie dodatkowo pojawiło się myto, które spowodowało w Niemczech zapotrzebowanie właśnie na takie ciężarówki jak MAN TGL, które pojawiły się w tym bardzo dobrym okresie. Tak mały MAN w Polsce był raczej niezrozumiały. Natomiast w Niemczech TGL 750 super sprawdzał się w poczcie, bo takie ciężarówki tam przywoziły przesyłki z poczty do sortowni. MAN TGL jako podwozie pod zabudowę miał całkowicie płaską ramę drabinową, co przy montowaniu różnorodnych rodzajów zabudów nie przysparza najmniejszych problemów. Co ciekawe, kiedyś takie rozwiązanie nie było normą. Dobrze przemyślaną konstrukcję i sprawdzone rozwiązania TGL-a doceniło międzynarodowe jury, przyznając samochodowi tytuł Truck of the Year 2006. Najgorzej to wypadały zewnętrzne plastiki. Albo się odbarwiały, blakły, kruszyły, pękały. Ale mimo tego wiele egzemplarzy TGL-a pierwszej generacji jeździ do dzisiaj. Równie szybko brudziła się podsufitka i okładzina na ścianie za fotelami. Niepotrzebnie zastosowano tam jasną tkaninę. Trzeba było uważać na uchwyt po prawej stronie, przy otwartych drzwiach kabiny. Bo przy wsiadaniu był potrzebny, ale przy szybkim wysiadaniu zawsze się zahaczyło o ten uchwyt kurtką. Ale i tak był to najlepszy mały MAN. Pojawił się w odpowiednim momencie. Był wygodny, estetyczny i dostępny w bogatej gamie wariantów. I długo był produkowany i wielokrotnie modyfikowany. Ogólnie MAN TGL pierwszej generacji rzadko się psuł. To były takie, jeśli już, drobne usterki natury elektrycznej czy też elektronicznej. Natomiast jego konkurenci w tamtym okresie mieli więcej problemów. Czasami złe słowa wychodziły od drugiego lub trzeciego użytkownika, dotyczące trwałości pojazdu. Ale bądźmy szczerzy, jak było kilku właścicieli, to ta ciężarówka na pewno jest dobrze wyeksploatowana. I to nie jest wina producenta. Musimy już kończyć. Dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem. Na dziś to już wszystko, a w następnym odcinku zobaczycie. Jeszcze jedną akcję taty mechanika. Rzecz o bezpieczeństwie drogowym. Wirujące auta różnych rozmiarów. Eksperta w gąszczu pytań. Szlak prowadzący do e-Actrosa. Pamiętajcie, że możecie wrócić do starszych odcinków na naszych stronach internetowych. Również możecie odwiedzić naszego Facebooka, Instagrama czy TikToka. Trzymajcie się, do następnego. A nie siedzę jakoś tak, wiesz, że grubo wyglądam, albo krzywo, albo zgarbiona. Dobra. 10 punktów za fantazję. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego zlotu Mastercard. Opole 19-21 lipca. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Cortantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.